Witajcie, witajcie. Krypto Bro skłania się po raz kolejny. Dzisiaj jeden z takich filmów, na który wszyscy czekają na Krypto Bros, czyli perełki, gemy i dostęp do najlepszych sprzedaży po jak najmniejszym oczywiście koszcie. Także dzisiaj będziemy mówić, dam wam dwie rzeczy. Po pierwsze ciekawy projekt do przejrzenia, oczywiście jest nim ten Peak Network. Bo czym byłoby krypto i nasze portfolio, jeśli nie mielibyśmy tam żadnej alokacji do DePIN. DePIN to nie tylko Ether. A propos Ether, teraz można również na Ether zakupić Compute Nodes, które płacą 23% supply albo podaży tokenu, więc się możecie zainteresować. Ale dzisiaj będziemy mówić o PIK. PIK jest to jeden z najbardziej chyba rozbudowanych projektów, jeśli chodzi o DePIN. Zaraz przejrzymy sobie ich stronę, dokładnie będziecie wiedzieć, o czym mówię. Współpracują z gigantami jak Bosch oraz inne firmy. I mają trochę namieszane w tokenach i za bardzo ludzie nie wiedzą, jak to ugryźć, jak to zainwestować, że nie można zainwestować, bla bla bla. Pokażemy wam możliwe sposoby dojścia tutaj do tego projektu, ale oczywiście głównie skupimy się na informacji, co ten projekt robi, co proponuje, co w nim się ciekawego dzieje i dlaczego moim zdaniem jest to obok Aether jedna z najważniejszych i najlepszych zagrywka pod narrację DePIN. A na końcu tego filmu będzie oczywiście dostęp. Damy wam ciekawy kanał Discord, gdzie możecie uczestniczyć w, uwaga, sprzedażach nowych projektów i uwaga, nie potrzebujecie do tego żadnej inwestycji, żadnego NFT. Tak jak kiedyś mówiłem wam, zrobiłem wam film dostęp do najlepszych społeczności inwestycyjnych w krypto, tak zwane gated communities, i mówiłem tutaj właśnie o NeoTokio, o innych, to dzisiaj dostaniecie Discord, którym nie trzeba żadnego NFT, a mają, uwaga, bardzo fajne sprzedaże. Mieli na przykład, nadal mają sprzedaż tutaj Nodes Ganzilli, które oczywiście zostały już tylko common nodes, ale nadal są one możliwe do wzięcia. I uwaga, ten Discord wam taką możliwość da. Kto śledzi nasze firmy, może się już domyślać i pewnie znalazł go, jeżeli jest dociekliwy. I chciałbym właśnie, żebyście wrzucili w komentarz, jeżeli już macie ten Discord, bo wychwyciliście go z jednego z moich filmów, bo można było wychwycić, jeśli z uwagą oglądacie nas, a jeśli nie, to po prostu wam dzisiaj go przedstawimy. Także wracamy do PIK. PIK Network budowany jest jako parachain na Polkadot, ale jest to niezależny blockchain budowany specjalnie pod właśnie DePIN. I PIK token, jak tutaj widzicie, będzie startował z CoinList niedługo. A właściwie już startuje z CoinList, tego co tu pisze. I tutaj macie właśnie firmy, z którymi współpracują. Bosch, Airbus, Continental, NTT. Więc jest to dom DePIN zdecentralizowanych Physical Infra Networks. Co ciekawe, na tym piku buduje już dość dużo projektów. Mamy na przykład projekt Natix, gdzie kierowcy mapują im coś podobnego jak HiveMapper, coś podobnego jak inne tego typu projekty. Już 20 milionów kilometrów mają przejechane przez tych kierowców. Jakiś FarmSend, Azja i Południowa Ameryka. Czyli wspomaganie obrotu jakimiś produktami rolnymi i lub stokenizowana flota car sharing Tesli, ponad 100 Tesli, ciekawe. Silencio to jest projekt, który mierzy hałas na świecie, co ciekawe, a zdziwiony byłem, ile tych
tych devices, jak to było po polsku. Jak to się mieszka w Anglii, to już słówek brakuje. Tych narzędzi, tych ich projektów sprzedali, ile ich i mapują na świecie. Noise pollution oni to nazywają, no nie, nie, to mnie akurat nie interesowało. Jest więcej tych projektów, nie wiem czemu to jest tylko tyle wspomnianych. Idziemy dalej. Jakiś stokenizowany Real World Assets, maszyneria, 25 milionów. O jest, 25 projektów budują Depin już. A weźmy pod uwagę to, że Depin jeszcze tak na dobrą sprawę nie wystartował. Przynajmniej token. I mają już ponad 400 tysięcy maszyn, pojazdów, robotów i innych urządzeń, które są pod tą sieć podłączone. I tutaj jest super zdecentralizowany z Nakamoto Coefficient of 90+. Wow. Nie wiem, czy jakiś blockchain ma takie coś. Popatrzcie, PIK ma ponad 100 tysięcy na sekundę transakcji. Jest eco-friendly, czy to powinno być dobrze z Unią Europejską. Jest modularny. Modularność jest dość ostatnio popularna. I tutaj masz informację, co powinieneś wiedzieć o starcie tokenu. Tutaj mamy jakieś projekty dołączające się do PIK. Czyli no jest dynamiczny projekt. Widać, że tu się coś dzieje. I wydaje mi się, że jest to jeden z ciekawszych opcji, jeśli chodzi o ogólnie Debian. No bo Debian ciężko znaleźć, jeśli chodzi o wycenę, bo można znaleźć wiele projektów, Render, Akash i tak dalej. No, ale to wszystko są już projekty wyceniane w miliarda dolarów. A ciężko jest znaleźć coś, co jest poniżej 100 milionów na przykład, albo chociaż kilkaset milionów. A Ethereum, ostatnia szansa, kupowaliśmy te nodes i teraz możecie zobaczyć na te compute nodes, one się nazywają Edge Computing. Może zrobię o tym film osobno niedługo. Już są w sprzedaży, także możecie próbować się dostać. No i poza tym, no ciężko w ogóle cokolwiek tutaj zakupić, a to jest najbardziej gorąca, najlepsza tutaj narracja na ten rynek byka. Więc no nie mieć czegoś, to jest aż błąd. O, tu macie projekty wszystkie. I ten Airwave, ten tutaj jest dość ciekawy, bo to są wireless networks, czyli bezprzewodowe sieci. Tutaj mamy jakiś Azel Network, to jest jakiś AI, szybkie. Tutaj mamy jakaś sieć danych. Ator to chyba każdy zna. Ator to jest anonimowość. Trochę pompowany na Twitterze był. Tutaj mamy smart home devices. Wearables mamy zdecentralizowane ładowanie. Chirp jest interesujące pod tym względem, że jest to coś takiego jak Helium. Czyli oni budują sieci IoT, czyli Internet of Things, oraz również można to połączyć i zbudować sieci mobilne, chyba komórkowe, z tego co rozumiem. Dość takiej wyraźnej informacji od Chirp nie ma. Co dokładnie docelowo będzie budowane, czy te sieci komórkowe będą budowane też, więc warto się do nich odezwać i sprawdzić na ich stronie dokładniej. Ale z tego co widziałem, to bardzo fajnie tutaj oni to wszystko chcą połączyć i docelowo chcą właśnie tworzyć również sieć komórkową. Więc Chirp jest tutaj chyba jednym z najważniejszych projektów teraz w tym momencie budowanych na w ogóle PIC Network. Jeśli oglądacie nas na TikToku, oczywiście chcecie kontynuować, musicie przerzucić się na Crypto Bros YouTube, bo 10 minut zaraz dobijemy. Tutaj mam kolejny jakiś Telekom, jakaś sieć energetyczna. Popatrzcie, naprawdę dużo się tutaj naprawdę różnorodnych projektów buduje.
Na specjalny blockchain pod Deepin to jest coś, co naprawdę zwróciło moją uwagę, bo niewiele takich poza IOTEX-em, który jest starym projektem bodajże 4 lata temu, jeśli nie więcej kupowałem to, no to taki Deepin jest bardziej fajnie odświeżonym. Tokenizacja maszynowa Teneo. Jakieś śledzenie samolotów i lotów. Wingbits i tokenizacja autonomicznych robotów. Albo autonomiczna tokenizacja robotów, coś takiego. Xmaquina, to raczej z Chin taka nazwa. No dobra. Jest projekt, który jeszcze nie ma niby tokenu, tylko dopiero będzie ten token na Bybicie. Więc jeżeli się pośpieszycie, i teraz uwaga, jest fajny moment, żeby to zrobić, to kupicie sobie ten projekt, co ciekawe, ten token Crest, który co ciekawe fajnie teraz spadł. I to nawet dzisiaj już widzicie jest 20% niżej. Wycena, nie wiem nawet jaka. A nawet nie ma wyceny. Ten token kupujecie. Uwaga, wrzucacie go na swój portfel. Na portfelu oczywiście Polkadot, bo to jest projekt z Polkadot. To dostaniecie zrzut tokenu PIK. Tylko szybko to zróbcie, bo sprzedaż na Bybit już niedługo. Także będzie snapshot robiony już niedługo pewnie. Nie wiem kiedy, ale potwierdziłem z drużyną, że jeszcze tego snapshotu nie było. Potwierdziłem, ale czy tak akurat Discorda mam już zamkniętego, Speak. Na Discordzie rozmawiałem z drużyną z Pika i potwierdzili mi, że dzisiaj, czyli 14 maja, na tą chwilę jeszcze nie było snapshotu robionego na portfelach. Pamiętajcie, nie możecie tego trzymać na Mexi, bo jedyna giełda, gdzie można dostać ten token Crest, to jest Mexi. Czyli jak znajdziecie to na Uniswapie, to ten Uniswapowy to jest fałszywy. Nie wiem, czemu ten token spadł, skoro nie było screenshota, ale jeżeli spadł, to chcemy z tego to wykorzystać i kupić taniej, tak? Zwłaszcza, że to jest jeden z najciekawszych i największych projektów. No popatrzcie, oni współpracują z Boschem, oni współpracują z Boeingiem czy czymś takim. Boeing albo ta druga firma, Airbus, chyba z Airbus tam był. No, który projekt krypto współpracuje z takimi gigantami? Sam fakt, że ja to kupowałem za 45 centów, nawet nie wiem kiedy, pewnie gdzieś tutaj, z miesiąca po 2 temu. Teraz można to kupić ponad 20% taniej, to ja sobie właśnie dokupiłem dzisiaj trochę. Nie mówię oczywiście, żebyście inwestowali, bo to nie jest program ani kanał odnośnie inwestycji jakiegokolwiek, czy doradztwa finansowego i nigdy nie będzie. To jest po prostu informacja, pokazuję wam, co możecie zrobić. Wiadomo, że krypto jest ryzykowne i ten Crest może spaść o 50% jutro. I nadal nie będzie tego snapshota. Ale wydaje mi się, że to jest ostatnia chwila, ostatni moment na naprawdę zdobycie dobrego projektu. Mam nadzieję, że dadzą taką samą ilość tokenów. Aha, i uwaga, jeżeli chcecie dostać zrzut, to musi być, uwaga, minimum 2000 tych tokenów Crest. Czyli jeżeli planujecie kupić mniej, to nie kupujcie, bo nie dostaniecie zrzutu. Jest takie minimum, które tutaj drużyna DPIK postawiła. Minimum 2000 musi być na tym portfelu. I to jest ważny fakt. No i wydaje mi się, że to jest najlepszy moment, żeby to teraz robić. Także nie czekajcie, tylko róbcie. Ok? Dobra. No. Przejdziemy do punktu numer 2. Zostawimy już PIK Network. A w punkcie numer 2 oczywiście będzie dostęp. Na dole widzicie, jak rozmawiałem sobie z takim panem. To jest akurat jedna ze sprzedaży, o której nie wspominam wam, ale możecie sobie zerknąć. To jest Carve. Carve Network to jest taki projekt, który będzie chyba zajmował się również kartami graficznymi, coś jak render. I ta sprzedaż ogólnie jest aktualna.
A tu jak na dole widzicie, się spytałem, co należy zrobić, żeby brać udział w sprzedażach i mam potwierdzenie, że nie trzeba żadnego NFT, tylko wypełnić jakiś Google, formularz Google, być gotowym do inwestycji i mieć fundusze. A Discord ten nazywa się Boundless Ventures. Jak tu widzicie, Boundless Ventures jest to Discord, który możecie mieć dostęp do projektów, które jeszcze nie ma ich na rynku, ale które niedługo będą kreowały swój token i robiły TGE. I tutaj, jak widzicie, na samej górze jest Potential Deals, czyli oni szukają zainteresowania, czy ci, co z tego Discorda, tutaj na przykład w tym Carve Node, jak wciśniemy na samej górze, jest oczywiście opis projektu. Za początku zawsze dostajecie opis projektu, co, jak i gdzie i za ile i jakiego deala dostajemy my, czyli członkowie tego Discorda. I później klikamy, ile byśmy chcieli kupić, ABCD. Ta cena jest akurat dość droga. Jeśli byśmy chcieli tego Carve kupić, to bardziej się opłaca kupić na Impossible Finance albo na przykład na Kwai Launchpadzie, czyli Oxbull też jest teraz tańszy, bo tam dostajemy tier 4, tu jest tier 7, czyli tutaj najtańszy jest na Impossible Finance, co jest najciekawszy teraz Launchpad. Wszystko, co najtańsze, to jest na Impossible Finance, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o te Nodes. Tu już jest trzecia sprzedaż Nodes na Impossible Finance, tokeny IDEA, czy IDIA, jakoś tak. No i tam jest tier 4. Tier 6 jest na. Tier 6 jest na. Tu mam te tiers. Tier 6 jest na 998 dolarów. Jest na Oxbullu. A tutaj mamy w tym oczywiście darmowym. No to wiadomo, że super dealów nie. Czasami dostają ciekawe deale, ale zero jakiegoś tam wkładu własnego i mamy dostęp do sprzedaży. To i tak nie jest źle, bo to jest tylko 100 dolarów więcej. A oni mają tutaj tier 7 i 8 tego Carve. Oczywiście wejdziecie sobie na Discorda, to sobie poczytacie szczegóły. Dobrych mają tutaj w miarę fundusze, które ich wspierają. Tutaj widzicie Tribe Capital, Alibaba, Temasek, Hashki, Cypher Capital. No i czym jest ten Carve? To jest Modular Data Layer i Gaming and AI, czyli to wszystko się wszystkim w jednym łączy. No a to sobie zobaczycie, jakie tutaj są różne projekty. To jest jeden z nich. Drugi projekt, który jest ciekawy, to jest oczywiście Grindery. Grindery to jest, uwaga, portfel na Telegrama. Czyli z Telegrama można by się bawić swoim krypto w miarę, ponoć w bezpieczny sposób, nie wiem, zobaczymy. No i tutaj macie jakie mieli wcześniej rzeczy. Możecie przeżyć, jak już będziecie. I tutaj widzicie, że była Gazilla Notes, czwarta runda. Mieli tutaj bardzo dużo rund. Jakie projekty mieli wcześniej? Niektóre są, za które zwrócili pieniądze, które nie przeszły, bo tak też się zdarza, nie? Także tak. Więc dzisiaj dostaliście ode mnie, wydaje mi się, że dość dużo, bo jeden z najważniejszych projektów, Depin, macie jak na dłoni, jak dostać token tego projektu, chociaż wiele ludzi nie wie o tym Crest tokenie i będzie próbować jakoś inaczej dostać ten token. Sam nie wiem, czy będzie IDO tego PIK, czy nie będzie tego IDO. Może będzie, może część tokenów jest na zrzut, część tokenów będzie na IDO. Skoro na CoinList teraz wchodzi, to może część będzie na CoinList i tak dalej. I oczywiście ten Discord jest dość wartościowy dla tych, co mają pieniądze i chcą inwestować w nowsze projekty, nie w te stare. Bo wiadomo, największe pieniądze robi się z nowych, świeżych tutaj startupów, a nie takiego rendera, który jest wyceniany w miliardach dolarów. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że weźmiecie pod uwagę te dwa
jeden projekt, a jeden taki dostęp, Discord dostępu. Jak znajdę coś innego za darmo, to oczywiście dam wam znać. Weźcie sobie pod uwagę również ten Impossible Finance, bo teraz maksymalna ilość można kupić za niecałe 3000, chyba 2800, nawet nie, 1400, $1400. $1400 macie tą maksymalną możliwość, maksymalny rozmiar inwestycji. A zresztą będziecie wiedzieli, tam jest 25 tysięcy tokenów, trzeba kupić i stykować. Zobaczymy zresztą. Impossible Finance, albo po prostu IDIA piszemy. To jest to Impossible Finance Launchpad. No, 5 centów, no to 25 tysięcy. 25 tysięcy. Szybko policzymy. 9 razy 2, 3 razy 0,0568. No, $1420. I macie maksymalną ilość inwestycji, jeśli chodzi o ten launchpad. To są alokacje na przykład jeśli chodzi o Nodes Aethir, które tutaj sprzedawali. Również były najtańsze Nodes. Tutaj można było Node Aethir dorwać za całe $500, $600, gdzie ja musiałem płacić od 700 do 1500 nawet. To były te checker notes. Także IDEA Impossible Finance naprawdę tutaj ma dobre deale. Najtańsze jedne na rynku, jedne z najtańszych na rynku, jeśli nie najtańsze w tym momencie, jeśli chodzi przynajmniej o notes, bo jak będzie dalej w tym roku i w przyszłym roku, zobaczymy. A na razie dobrze, bardzo dobrze sobie radzą. Dużo tańsze rzeczy są tutaj niż na przykład na takim Engine Starterze. Także to jest ciekawa opcja tutaj, jeśli byście byli zainteresowani nowymi rzeczami. Czyli ten Launchpad, ten nowy Discord macie. No i oczywiście, tak jak zawsze, mówię wam o Kwai Launchpadzie. Na ten Launchpad znacznie już poszedł do góry, więc już musicie więcej wydać na te alokacje. No i oczywiście, jak będę miał jakieś ciekawe projekty, to się będę odzywał. Z gier, może dorzucę wam jeszcze jedną gierkę, jak już jesteśmy na ciekawych narracjach. Już wspominałem, ale z gier po raz kolejny słyszałem, że jedną z najbardziej grywanych gierek jest tutaj właśnie 27% do góry. Cipher właśnie. Market cap zaledwie 23 miliony, w pełni upłynione 28 milionów. Także ma bardzo dużo miejsca na wzrostu. A skoro jest grywalny, to gracze będą tutaj aktywni. Więc wydaje mi się, że zerknięcie na ten projekt naprawdę ma sens, bo wiemy, że najgorętsze narracje to są gry na ten rynek byka, AI i oczywiście Depin. Tak? RWA też, ale RWA już jest mniej takie retailowe, że tak powiem. To jest już bardziej zagrywka pod instytucje. No, możecie sobie zobaczyć na ich stronę. Jest jakaś Open Alpha Live, czego nawet nie wiedziałem. Mi strasznie dużo ostatnio. A widzicie, są na Epic Games, na Steamie są. Strasznie dużo mi zajmuje ten bawienie się w Staratasie, więc nawet nie patrzę na inne gry. No, Arlington Capital wspiera tą grę. To już nie jest byle co. Convoy Ventures, popatrzcie. Haszt. No to już widać, fundusze są zarąbiste. Gra jest grywalna, mają kasiorę, więc na pewno coś ciekawego może tutaj powstać. Bitcraft ostatnio bardzo dobrze inwestuje w gry. Chyba z Azji ten projekt jest. A no tak, to jest. Ja pamiętam, że on jest. Jaki to był kraj? Azja Południowa.
z Wietnamu. Projekt z Wietnamu, tak? No, także macie depin, macie gierkę. Z AI oczywiście może wspomnimy również, jak już jesteśmy na perełkach dzisiaj. To czemu nie podzielimy się? Dawno nie było perełek, to trzeba trochę poszejechać po tych perełkach. Najbardziej ryzykowny, ale może być też najbardziej zyskowny projekt, o którym wspominałem wcześniej, który możliwe, że jest budowany przez Satoshi Nakamoto, kto wie. Jeśli nawet nie, to i tak jest ciekawy. Ma niesamowitą ilość transakcji na sekundę. To może nawet dojść do 40 milionów proof of work. Oczywiście mowa tu o Qubiku. Ma również niesamowitą tokenomię. Niesamowite spalanie tego tokenu. Jeśli jakikolwiek jest aktywność tutaj na blockchainie, to te tokeny są w bardzo wielkiej ilości spalane. Także możecie sobie przejrzeć. Też mają Discord. Możecie popytać, podowiadywać się, co jak. Tam jakaś gra jest budowana. Ostatnio DEX był budowany. No także powoli wchodzi, chyba wszedł już na jakąś giełdę, jedną z głównych, bo do tej pory nie było żadnej ciekawej giełdy. Już chyba gate jest, no. Do tej pory były same nieciekawe gry, nieciekawe giełdy. A tutaj patrzcie, już mamy BitMax, Ascendex i mamy gate, gdzie największa płynność jest na gate 3 miliony. Także już jest dostęp, już na gate można to kupić, nie trzeba się bawić w trade ogra. To na pewno pomoże, jeśli chodzi o nasz rynek byka i zainteresowanie tym tokenikiem. Dobra, to mamy depin, mamy grę, mamy AI. RWA, może wrócimy. RWA to dwie najciekawsze zagrywki, mi się wydaje, jak do przejrzenia. Jeśli nie wiecie, to wam szybko powiem. To jest Goldfinch, GFI token, jak już wspominaliśmy, RWA, i oczywiście no już trochę jest wyceniony, 283 miliony. I oczywiście Realio. Realio jest dużo mniejsze, z tego co pamiętam. Realio, czyli RIO, bo nie RUI, tylko RIO. Teraz mamy fajny. Ludzie narzekają, że nic się nie dzieje, tylko 78 milionów, czyli Realio znacznie ciekawsza opcja. Nic się nie dzieje w krypto, nic się nie rusza w krypto, spada w dół. Słuchajcie, jak teraz swoje portfolio budujecie, dodajecie cały czas po takich fajnych cenach, to tyle wam powiem, że w 2025 roku podziękujecie sobie, że w takie dni właśnie kupowaliście i że takie dni były, takie dni, czy tygodnie, czy miesiące, że te ceny stały w takich fajnych tutaj wartościach, a nie, że cały czas wszystko szło do góry. Wszystko idzie do góry, to wszystko jest drogie i mniej zarobimy. Jeżeli mamy takie fajne przeceny, no to nic, tylko cieszyć się, kupować, moim zdaniem. Oczywiście, jak zawsze, to nie jest porada finansowa, bo w 2025 będziemy tylko marzyć, żeby mieć dostęp po takich cenach, jakie mamy dzisiaj, żeby mieć Rio za 78 milionów, żeby mieć Cyphera za tam 20 parę milionów. Także no. Zawsze są dwie strony medalu. Jak już wszyscy są naładowani w krypto, nie mają pieniędzy, żeby to kupować, no to nie lubią, jak im spada. Chociaż ja jestem w takiej sytuacji, ja nie narzekam. Próbuję tutaj zoptymalizować swoje portfolio i wyrzucam jakieś śmieci, dorzucam te ciekawsze rzeczy. No a ci, co mają jakieś pieniądze na boku, no to jest bardzo fajny czas, żeby sobie coś doładować. No bo wiadomo, większe ruchy dzieją się na Bitcoinie. Bitcoin i Solana, tak na dobrą sprawę, najlepiej sobie radzą w tym rynku na razie. Inne alty są naprawdę słabe. No ale jak już przyjdzie ten moment na altcoiny, to naprawdę ruszą. I wydaje mi się, że tym bardziej, jakby Trump dostał się do rządu, gdzie on oficjalnie ostatnio stwierdził, nie wiem czy wiecie, zobaczcie sobie na YouTubie, że będzie wspierał krypto. To by był zwrot o 180 stopni, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. No to wtedy byśmy polecieli szybciej, niż nam się wydaje. Szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.
No ale on nawet przejmuje krypto na swoją kampanię, bo potrzebuje dużo pieniędzy, nie, bo tam walczy w sądach. No trzeba, no niesamowitą musi mieć siłę woli ten Trump, że nie dość, że stresujący ma tutaj kampanię, to jeszcze w sądzie walczy, jeszcze inne rzeczy, to także no łeb ma na karku. Można mówić, co można mówić o nim, ale na pewno nie to, że brak mu determinacji. Ale dobra, nie przechodzimy w politykę. A propos ci, co głosowali na Tuska, gratulacje, właśnie niszczy wszystkie inwestycje w Polsce. Ostatnio słyszałem, że CPK ma nie powstać, bo się nie opłaca, ale znaczny port CPK powstanie za to w Austrii. Także Niemcy śpią spokojnie, nie będzie żadnej konkurencji z Polski. Mam nadzieję, że ktoś w Polsce się obudzi, tego Tuska wyrzucą wcześniej niż powinni. Też lata jego rządów naprawdę może zrujnować kraj znowu. Już nie mówię, żeby głosować na PiS, ale na cokolwiek innego, nie Tusk. Ja sam się wkopałem, bo zagłosowałem na trzecią drogę, a nie wiedziałem, że oni są z Tuskiem tak aż tak związani. No ale już trudno, było minęło. Myślałem, że on się już dorobił, przecież był tym prezydentem i prezydentem Unii Europejskiej i tak dalej, więc kasy ma. A dalej tym Niemcom się tak podkłada. Nie wiem o co mu chodzi, ale jakichś tam odczuć narodowych to w nim nie ma. Dobra, było trochę polityki, było projekcików. Tyle na dzisiaj. Klikajcie lajka. Oczywiście komentujcie, gadajcie, rozmawiajcie ze swoimi znajomymi. Powiedzcie, że są takie rzeczy ciekawe budowane w krypto, niech się zainteresują, bo krypto można znaleźć coś z każdej beczki. I o grach, i AI, i dla inżynierów, i dla grafików. Cokolwiek, w czymkolwiek nie pracujesz, możesz znaleźć sobie ciekawą pracę, na przykład w jakimś projekcie krypto. A kto wie, może ten projekt krypto w przyszłości będzie wyceniany w miliardach, a ty będziesz w tym projekcie od takiego startupu. No, może być, może być. Może, że tak niektórzy trafią. No, dużo jest też polskich projektów krypto, coraz więcej widzę. Także dzieje się fajnie się to rozpędziło, żeby teraz tylko polityka nie zniszczyła nam tego, co się fajnie buduje i będzie ok. Pozdrawiamy i do następnego.